Ponownie jestem. To ja, Adam Tazik. Cześć, witajcie. Wszystkich nowych i moich stałych widzów bardzo serdecznie witam. Jesteście na kanale o malowaniu przed pół roku, o malowaniu, zarabianiu i kreatywnym, pięknym życiu. Tak sobie taki kiedyś slogan ułożyłem. I cóż, dzisiaj kolejne nagranie z mojego wiecznie malowanego obrazu. Czy już 20 któryś odcinek? Nie wiem, nie, przezartuję, chyba 16, 17, nie wiem, nieważne. W każdym razie obraz dzisiaj postanowiłem, fajnie z nim zauważyłem fragmenty, dlatego postanowiłem go kontynuować. Będzie dzisiaj dużo tutaj, od razu zaczynam od tego cienkiego pędzelka mojego, który tutaj jest troszeczkę taki na końcach rozciapieżony, taki zrobił, że tak powiem, rozdwojony, rozstrojony, ale fajny ślad zostawia, dlatego będę tutaj nim do tej pory malował, do kiedy nie zrezygnuję i nie zamienię go na inny. Słuchajcie, ja sobie to będę malował i wam opowiadał, co tutaj będzie się działo. A będzie się działo wiele. Dlaczego o tej abstrakcji mówię? No, już się powtarzam, ale cóż. Jest to o tyle fajna forma takiej wypowiedzi malarskiej, dlatego że można to zrobić bez jakichś oporów. Nikt tutaj nas nie rozgrzesza, nie rozlicza z tego, że nie zrobiliśmy tutaj, nie wiem, takich proporcji, nie ma podobieństwa do tematu, które malujemy. Nawet jeżeli, tak jak wam tłumaczyłem przy okazji kwiatów, czy tam jakiś innych obrazów, że na początku zobaczmy się kolorem i róbmy to bez konieczności tam tego, że mak ma być makiem, a słonecznik słonecznikiem, tylko chodziło o to, żeby najpierw zastanowić się i malować tak, żeby fajne tutaj zestawienia tych barwne uzyskać i bardzo na tym się skupić. Natomiast kształt i to, czy to będzie mak, czy to będzie słonecznik, czy to będzie irys, czy jakiś tam jabłuszko, czy gruszka, to już jest rzecz wtórna, a w malarstwie, malowaniu abstrakcji jest po prostu to w ogóle już. Pozbywamy się tego obciążenia, że nie musimy się martwić o to, że coś jest niepodobne do właśnie tego jabłka, gruszki, czy tam maka, czy słonecznika, czy tam innego kwiatka. Dlatego zachęcam. Poza tym, co jest fajnego w abstrakcji, że abstrakcja jest bardzo, można sobie fajne zestawienia barwne znaleźć i można, po drugie, nawet na etapie początkującym namalować fajny obraz, bardzo, że tak powiem, bardzo poprawny, bardzo nawet można namalować jakieś fajne dzieło już na tym wstępie i można go sprzedać, można go podarować i może zdobić twoją ścianę, można go namalować na przykład do konkretnego wnętrza, do konkretnego miejsca. Mamy na przykład, nie wiem, meble w jakimś tam kolorystyce, jakimś tam zestawieniu barwnym, do tego mamy wnętrze w takiej kolorystyce ścian, w takim klimacie, to możemy do tego dopasować sobie po prostu w charakterze tak obraz skonstruować, tak go z tych zestawień barwnych, które tam potrzebujemy, go zbudować. Także zachęcam do malowania abstrakcji na każdym etapie naszych tutaj twórczych dociekań, czy to będzie na początkowym etapie takiego malowania, tym początku drogi, czyli tego malowania wstępnego, takiego, które dopiero zaczynamy z tą przygodę z malowaniem, z malarstwem, jak i też już tych osób zachęcam, te osoby, które już jakieś doświadczenie mają w tym zakresie, w tej dziedzinie i można tam po prostu sobie poszaleć przy okazji malowania abstrakcji. Ja troszeczkę
jestem zobligowany i po prostu zmuszony do tego, żeby, może nie zmuszony to złe słowo, ale zależy mi na tym, żeby teraz malować dużo abstrakcji, bo komuś tam się spodobało, spodobało to, co właśnie w tej dziedzinie robię, że te obrazy mają duszę, mają sens i mają fajny charakter, dlatego będę się z tymi moimi dociekaniami malarskimi z wami dzielił i mam nadzieję, że to będzie fajny efekt. Kurczę, znowu, jak to się dzieje, że to, gdzie to jest, w malowaniu jest tak, że nieraz pewne kroki, pewne kolory, nawet na palecie, to ci podpowiadają już sam, w samym procesie malowania powstaną, bo gdzieś przypadkowo, czy może właśnie nie przypadkowo, bo moim zdaniem nie ma przypadków w życiu, włożysz farbę nie w to miejsce, które planowałeś i coś tam się fajnego zdarzy, coś się fajnego z tego przypadkowego dotknięcia pędzlem w tej palecie pojawi na obrazie. Także zachęcam do malowania znowu tutaj było jakieś, że tak powiem, dotknięcie czegoś, czego nie zakładałem. Teraz chcę jeszcze też zrobić tak, bo jak powiedziałem wam, że tutaj ten rysunek pomoże mi troszeczkę w tym odnalezieniu. Znowu teraz popatrzcie, widzicie, sobie tutaj naznałem, wstawiłem palec w kolor żółty. Zaraz był gdzieś tutaj rozetrę sobie, żeby nie na tym, na... No i bardzo fajny też widzę. Widzicie, i to nie był przypadek, bo teraz się okazuje, że tutaj taki kolor rozjaśniony, żółty będzie bardzo fajnie leżał, dlatego od razu go tu położę. O, bardzo, bardzo dobrze tutaj wygląda. Powtórzę na jakichś tutaj małych drobiazgach. O, i już pozupełnię to. O. Przy okazji wzbogacę sobie ten fragment. O, już nie będzie taki płaski. Dlatego dołożę jeszcze żółci bardziej nasycony, dlatego troszeczkę takiej jak żółtko jajka. I przy okazji sobie ten fragment obrazu wzbogaciłem o ten kolor i już mam i kolejny kształt. Tu został jakiś metal, ale to, no i proszę, i już mam, że tak powiem, ten obraz dalej mi się tu ładnie klaruje i rozwija. Przydaje się tutaj takiego troszeczkę, no, tych ciemniejszych plan, bo tu, żeby tu odnaleźć w tym jakąś głębię, jakąś przestrzeń. Dlatego teraz będę spróbował przejść do malowania w ten sposób, żeby te kontrasty stworzyły mi taką kompozycję. Coś mi tutaj po prostu złamały te płaskie płaszczyzny, które dominowały ten obraz, się zrobił mniej ciekawy niż powinien być. O, jest ok. Będę, jak wiecie, tym, którzy zaczynają i jeszcze nie wiedzą, nie znają mnie, to malujcie obraz całościowo, malujcie nie tylko jeden fragment i na nim się skupiajcie, ale malujcie, żeby posuwać tę pracę w różnych kierunkach i na całej płaszczyźnie obrazu. Dlatego teraz tutaj troszeczkę chcę tutaj wejść w te rejony. Rozetrę to szpachelką, na mocie wytrę do ostatniego malowania. O! Zacząłem z tym cienkim pędzelkiem, a teraz już widzicie, złapałem ryb. Przy okazji tego rysowania tych kształtów,
kształtów pojawiły się, że tak powiem, malarskie wyzwania. I tutaj od razu będę chciał, o, to od razu uzupełnić sobie to miejsce, które od razu widzę, że po prostu trzeba coś zmienić, coś z tym zrobić. Ten niebieski tu nie miał takiego takiego waloru, takiej jasności, takiej intensywności, jaką chciałem, a teraz będzie ok. O. I już mieszam go. Mam dosyć dużą. Przy okazji właśnie będzie tutaj wyglądał ten obraz jak pejzaż, tak jak w tytule. Czyli pejzaż, taki abstrakcyjny pejzaż. O. To bardzo surowe jest to zestawienie, ale zaraz spróbuję to zmienić, bo dołożę tam, na pewno wejdę tam z tym moim cienkim pędzeleczkiem, obrysuję kontur, zobaczymy, jak to mi to zmieni tą historię, ale tutaj o, troszeczkę strzeżbieni dodałem taki, bo ten niebieski przy tym żółtym, widzicie, taka surowizna się zrobiła. Będę wam tylko pokazywał, objaśniał, jak to u mnie wygląda z tym. O, to było znowu taka surowa biel. Też to zmienię. Szpachta bardzo fajny ślad zostawia, taki malarski, dlatego bardzo lubię przy takim malowaniu abstrakcji używać szpachli i próbować w różnych kierunkach ją ustawiać, tak żeby to dawało różne ślady. To też było za ciemne tutaj. Coś to rozjaśnię i zrobię troszeczkę bardziej fakturowo. Całkiem fajnie się zaczyna obraz robić, panie Adamie, także mam nadzieję, że coś z tego dobrego wyjdzie. Nie mam nadziei, tylko wiem, że to będzie coś fajnego. Trzeba być pewnym swoich działań i swoich tutaj możliwości i wiadomo, krytycznie oceniać, ale dobrze spróbować, cały czas zmieniać, cały czas bawić się w to. Jeżeli coś nam nie wychodzi, nie odpowiada, bo kurczę, bardzo fajna obraz się robi. Znowu się uda. Mam nadzieję, że go niebawem skończę, żeby nie malować go całymi wiekami. O, super. Tutaj jeszcze bieli mi zabrakło. Oczywiście dużo wydusiłem, ale jak zwykle nie tyle, ile chciałem, żeby wykorzystać to na. O. Popatrzcie, już tam jakąś fakturę mam pod spodem, przez to, że tyle już warstw tutaj jest. Jakie fajne efekty tu powstają. To trochę rozwiązałem teraz. Wydrapuję po prostu z tej palety, co się tylko da. Żeby. O. Proszę. Ktoś później to zobaczy, mówi, kurczę, a tu musiała być praca, tak? Bo tu jest tyle już tak, jakieś przetarcia, jakieś warstwy pod farby spod spodu przebijają, wychodzą. I tak to wygląda bardzo tak, ale bardzo fajnie, nawet powiem efektownie, nie efekciarsko. I o to w tym chodzi. Teraz wrócę troszeczkę do pędzelka, chociaż nie jeszcze. Parę takich fajnych, kiedy już się rozpędziłem z tym nakładaniem tych farb, nakładaniem farb, znaczy mam teraz, jest przy tych ostatnich filmach takie wrażenie, że jakoś was tutaj na takie opory przed tym, że jestem cały czas odrzucony. I mało odwracam się do was przodem.
jakoś, ale mam nadzieję, że to mi wybaczycie, że widzicie przez to, że fajny obraz powstaje, a nie widzicie jak to robię, a nie to, że no tutaj troszeczkę jeszcze przyciemnie, że to było bardziej nasycony ten pomarańczowy. Dobra, to zapomniałem o pokazywaniu palety. Teraz mieszam taką żółć z tym cynobrem takim i robię taki kolor nasycony pomarańczowy. I tu go chcę o takim bardzo fajnie, grubo namalowany, położony taki prostokącik. Od razu zaczął świecić tym swoim nasyceniem tego koloru. No to może to nie dopowiedziane do końca tak przy krawędziach, to mówię, to nie w tym rzecz, żeby to było idealnie wyrysowane w kształcie, a raczej żeby to mam jeszcze taką żywą tutaj tego pomarańczu fragment. Okej, okay, fajnie tutaj usiadło. Tu znowu są bardziej takie matowe. Trzeba dodać do tego troszeczkę bieli. Teraz z bielą to rozmieszam w taki, troszeczkę rozmieszam, rozbielę ten pomarańczowy i będzie tutaj gdzieś tych. Tu się pojawi, tu na tym i przejdzie tutaj do. No defensywy. Będzie tutaj, o. Fajnie, fajnie, fajnie. Co teraz? Zmieszam go z tą zielenią. To jest niebezpieczne, ale zobaczcie jaki kolor powstaje. O, taki. Jak go nazwać? Ugier. Widzicie? Ugier można zrobić z takich dwóch kolorów. Ten ugierek, o właśnie tu mi ładnie usiądzie. Trafił w dobre miejsce. O, bardzo, bardzo fajnie się tutaj sprawdził. Dobrze, dobrze. No, całkiem się robi ciekawy obraz, powiem wam. Powtórzę go tu, od spodu, tu się, o, też fajnie go odnalazłem, fajnie, co to było słowo, fajnie, może być, dobrze, i tutaj, ale trochę dodam do niego czerwień i zrobię go bardziej, o taki karminu tu dodam, no bo palet sobie wsadziłem w żółty, też go dodam. I namieszałem teraz taki kolor o pół tonu. Jak tej czerwieni dodałem, to on jest taki, o, i to będzie też fajnie wyglądał. Widzicie? Po prostu bawię się, jak mi przyjdzie do głowy jakieś rozwiązanie tutaj barwne takie, że o. I już całkiem fajnie. Do tego dojdą parę tam maźnięć tym pędzelkiem, dodam kształtu i proszę, już tu się bardzo, bardzo fajny obraz robi. Jeszcze tej czerwieni dodam. I go tutaj może nawet na kilku, zobaczymy co to wszystko rozbrudziłem teraz. Zrobił się za mało interesujące, ale taka brudna. Taki kolor też jest, nie wiem co to za kolor, ale też nieraz, o, tu bardzo będzie dobrze wyglądał w połączeniu z tym fragmentem. No i tutaj tu ten metal rezygnuje z niego w całości, także chyba, że nie, no już chyba nie będę tego wprowadzał z tego obrazu. Niech on będzie malarskim, że będzie zabawą kolorem, a nie bez użycia tego metalu. O, ok. Troszeczkę jeszcze go rozjaśnię i zrobię troszeczkę inny walorek.
I tutaj, o proszę, i coś takiego. Jest dobrze, i tu można. I na tym to polega, w takiej zabawie kolorem, zabawie z tym, co tutaj widzicie, co robię. Już obraz pomału, pomału, jeszcze jest tutaj za dużo, będę też kończył. Słuchajcie, w następnym nagraniu powinienem go zakończyć, troszkę pędzelkiem podrysuję i będzie fajnie. Jeszcze uderzę tutaj jakiś tymi czerwieniami, tutaj zaakcentuję, żeby nie były takie bure i brzydkie, przebrudzone i płaskie i nieciekawe. Rozjaśnię tu pewne partie tego pseudonieba. Z tymi zieleniami jeszcze też powalczę, troszeczkę zróżnicuję kolorowo. No i dodam rysunku. Niektóre są fragmenty już bardzo fajne. Bardzo będzie znowu.